No i jesteśmy. Kolejny dzień zawodów. Wczoraj postrzeliśmy nocą, czyli było nocne strzelanie snajperów. Snajper jest wyłoniony, dzisiaj zobaczycie, kto to jest. A w dniu dzisiejszym od rana 6. Puchar Delty Optical Włocławek, więc sami widzicie, ludzie już się kręcą, strzelcy już się rejestrują, obsługa startuje, nasz Przemek też ma numer 108. 108 Przemek Malec, no tak. Miałem startować, wyszło jak zwykle, nie? Nie ma się co śmiać, panie Przemku, nie ma się co śmiać, tak? Nie udało już mi się zapisać trochę wcześniej i nie zabrałem swojej broni, więc niestety Przemek był na tyle przezorny i powiedział, że zawsze ktoś nie przyjedzie i można się zapisać, więc Przemek zabrał swoją broń i dlatego ma możliwość wystartowania. Następnym razem ja też będę pamiętał, żeby wozić ze sobą swoją broń tylko po to, żeby jak ktoś nie przyjedzie, po prostu dopisać dzisiejszy dzień w ramach treningu potraktuję. Nie strzelałem dawno przebiegu dzika, więc no i tam jeszcze paru konkurencji, więc zobaczymy. Ostatnio gdzieś tam stałem tylko troszkę na skicie. Delikatnie przeloty, więc zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym zaprezentować Państwu produkt firmy Pulsar. Jest to lornetka termowizyjna Accolade XP50 LRF z wbudowanym dalmierzem laserowym. Jest to lornetka termowizyjna pozwalająca zobaczyć obiekty wytwarzające ciepło o wielkości człowieka na dystansie do 1800 metrów. Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który pozwala działać urządzeniu przez 8 godzin. Dzięki wbudowanej karcie 8 giga możemy swobodnie nagrywać filmy i robić zdjęcia. Dostosowujemy urządzenie do własnego wzroku za pomocą regulacji rozstawu tutaj okularów. Może dostrajamy oba oczy. Tutaj mamy pokrętło regulacji ostrości. Menu jest bardzo proste, intuicyjne, dzięki czemu możemy zmieniać w urządzeniu, załóżmy, barwę kolorystyczną. Jest 8 palet barw, dzięki którym możemy widzieć obraz czarno-biały, biało-czarny, czy także najbardziej popularny czerwony. Odświeżanie w tym urządzeniu jest 50 Hz. Rozdzielczość sensora jest 640 na 480.
Wielkość piksela 17 mikronów, co daje naprawdę bardzo fajny efekt obserwacji. A jednocześnie bardzo dużą szczegółowość obserwowanych obiektów. Na dystansie do 1000 metrów rozpoznamy obiekty, które obserwujemy. Tak? Urządzenie posiada zmienne powiększenie. Powiększenie optyczne jest 2,5 raza. Możemy powiększyć te powiększenie do 20 razy. Urządzenie jest w pełni wodoszczelne. Klasa odporności na wodę IPX7, co pozwala na zanurzenie urządzenia na głębokości metr i trzymanie go przez pół godziny, ale oczywiście nie zachęcam. Trzecie, Radosław Kaśniński, 376. Jest! 75 numer. Jak?